Europę orientalizm. Ten cykl nawiązuje do takiego cyklu, który przed laty, kiedy jeszcze nie było Kolegium Europy Wschodniej, przepraszam, panie, że tak tyłem stanę do pana, był organizowany we Wrocławskim Muzeum Architektury. Mieliśmy wtedy zaszczyt gościć księdza kardynała Gubinowicza na tym cyklu, którego tutaj serdecznie też witam. Bardzo wdzięczni eminencji księdzu kardynałowi, że zechciał przyjąć nasze zaproszenie i że właściwie mogę powiedzieć tak, że ksiądz kardynał zawsze naszej instytucji od początku towarzyszył, był naszym dobrym patronem obok Jana Nowaka-Zielańskiego. Kiedy zaczynaliśmy kolegium, ksiądz kardynał gościł nas w katedrze, odprawił mszę, pobłogosławił, dobrze zaczęło się dziać. Nowak-Zieliński zawsze składał wizytę księdzu kardynałowi. Bardzo sobie to przyjaźń księdza kardynała cenił. My również za to bardzo serdecznie dziękujemy. Proszę państwa, te spotkania będą odbywały się w tym miejscu, w Zamku Wojnowickim. Mamy dzisiaj pierwszego gościa, pana Tomasza Węclowę. Litewskiego poetę, pisarza, eseistę, przyjaciela Czesława Miłosza również. I tutaj znowu trochę wyprzedzę, nie będziemy robić oficjalnego odsłonięcia tej sali, ale ta sala od dzisiaj, od wizyty pana profesora, od tego pierwszego spotkania Litewskiego będzie nosiła imię Czesława Miłosza. Krótka jeszcze taka informacja, jeszcze chwilkę państwu opowiem kilka rzeczy. Naszym zamierzeniem jest, żeby każda z sal tego zamku miała swojego patrona. Będzie Czesław Miłosz, od dzisiaj jest już Czesław Miłosz patronem tej sali. Niedługo sala, w której wisi portret Marysi Czapskiej, autorstwa Józefa Czapskiego, będzie nosiła imię Jerzego Giedroycia i Józefa Czapskiego. Nasza biblioteka na górze będzie nosiła imię Jerzego Stępowskiego, ale wśród tych ważnych osób też będzie co najmniej jedna kobieta. Bardzo to dla nas też jest bardzo ważne. Kobiety odgrywały niezwykłą rolę w historii Europy Środkowej i Wschodniej. A może nawet będzie mieli dwie patronki. W każdym razie zastanawiamy się nad panią profesor Barbarą Skargą. To jest jedna osoba. I druga wreszcie pani Karolina Hrabina-Lanskorońska. Wielka postać z Lwowa. Wielki historyk sztuki. I być może nawet nazwiemy jedną z sal obu patronkami. Proszę państwa, dzisiaj miała odbyć się też premiera książki pana profesora Tomasza Węclowy. Zrealizowano, to jest taka rozmowa. Pan dyrektor Laurena z panem Czasem też jest kinem. Ona ma tytuł. Poszukiwanie optymizmu w epoce pesymizmu. No tak się czasem dzieje, że książki wychodzą z małym opóźnieniem. Na tym opisie tu leży. Do plonu. Także nie ma możliwości, że się ukaże, bo jak jest maszynopis, to nasze plan będzie. Ja państwu obiecuję, że dzisiaj książka będzie trochę stanowiła osnowę naszego spotkania, rozmowy. Będziemy rozmawiać o Rosji, o polityce, o czasach współczesnych. Będziemy poszukiwać tego zaginionego sensu, a może go odnajdywać. W tych trudnych czasach trochę będzie pesymizmu, trochę optymizmu, ale na pewno wyjdziemy, co do tego jestem absolutnie przekonany, z tego spotkania wzbogaceni. Panu dyrektorowi Adolfowi Józwęce bardzo serdecznie dziękuję za to. To jest też mój szef, przewodniczący rady. Za to, że zgodził się. Przedstawiał się powiązany z pracownikiem. Coś dobrze mi trzeba, naprawdę. Ale służy mi szefa. Ze mnie zrobi szefa. Ja nie jestem tu szefem, tylko przewodniczącym rady kolegium. No tak się nazywa pan szef wszystkich szefów, czyli pan dyrektor Adolf Józwęko, którego tu serdecznie witam, bardzo mu za to dziękuję. Proszę państwa, chciałbym też, jak mogę skorzystać jeszcze z chwili, którą państwo dajecie, zaprosić na dwa następne spotkania.
12 czerwca będziemy tutaj o 19.30 gościć pana Andrija Sadowego, mera Lwowa, nasze pobratyme miasto, tak można powiedzieć, w Ukrainie. Pan mer przyjeżdża tu na 2 dni. Dawno, od wielu lat nie było go we Wrocławiu. Myślę, że spotkanie będzie bardzo, bardzo ciekawe. 19 czerwca o 19 będzie spotkanie z panem Pawłem Kowalem, autorem książki o Jaruzelskim, proszę sobie wyobrazić. Ale nie będziemy rozmawiać o Jaruzelskim. Może w połowie będziemy rozmawiać o Jaruzelskim, ale w większości będziemy rozmawiać o polityce współczesnej. I wreszcie 26 czerwca, na podsumowanie czerwca, to jest takie na 80% pewne, nie mogę na 100% potwierdzić, te dwa spotkania są pewne, o których mówiłem. Pan redaktor Adam Michnik, redaktor naczelny Gazety Wyborczej. Myślę, że to będzie bardzo też ciekawe, ciekawe spotkanie i się na to spotkanie też bardzo, bardzo cieszymy. To chyba tyle. Bardzo Państwu dziękuję, żeście zechcieli tu przyjść. Wiem, że niczym oddam głos panu dyrektorowi Juzbence i panu profesorowi Tomaszowi Węclowie. Ksiądz kardynał chciałby też jeszcze zabrać głos. Serdecznie o to zabranie głosu eminencji księdza kardynała proszę. Bardzo proszę. Bardzo proszę, księdze. Ksiądz kardynał prosił o zabranie głosu, więc bardzo proszę. Na początku. Proszę Państwa, witam serdecznie wszystkie tam, wszystkich panów, którzy są tutaj zgromadzeni w tym starożytnym zamku XIV wieku. Ja tu jestem po raz pierwszy, chociaż na Dolnym Śląsku, stuknie, mówiąc po gryńsku, bo ja stamtąd pochodzę, w przyszłym roku 40 lat. W roku 2016. 1976. Przybyłem, tak, na rozkaz Pawła VI. Przywitam się szczerze, że proszę Państwa, trudno mi było opuścić te wschodnie tereny i tamtych ludzi, do których byłem przyzwyczajony, których tradycje piękne do dzisiaj staram się propagować na przykład. Proszę Państwa, to nie tylko w rodzinach katolickich, polskich, ale także litewskich był zwyczaj, że kiedy pobrano się młode małżeństwo, zawarte ślub kościelny, to wtedy pierwszym wydarzeniem to nie było tylko ślub, przyjęcie w kościele, czy też w rodzinie. Najważniejsze święto to było święto małżeńskie, kiedy żona pod sercem poczuła, że nosi potomka. Wtedy musiała zameldować o tym swojemu mężowi, a jak mąż posłuchał, klękał przed żoną, całował rękę, wstawał i czynił znak krzyża nad łonem matki, a swojej żony. Dlaczego klękał? Proszę Państwa, bo małżeństwo, kiedy zdecyduje się dać życie dziecku, to do roboty będzie Pana Boga, bo daje Bóg duszę świętą. I wtedy właśnie mąż oddawał cześć Bogu, że jego dziecko zostało ubogacone duszą świętą, stworzono na Boże obrazy, Boże podobieństwo. Dlaczego całował żonę w rękę? Dlatego, że to maleństwo będzie kosztem organizmu matki nabierało życia, rosło i kiedyś po 9 miesiącach, jak każdy z nas zobaczy światło dnia. A dlaczego błogosławił? No bo jest kapelanem domowego kościoła i dlatego też właśnie
jednym ze często powtarzanych znaków krzyża dla każdego, to jest znak krzyża świętego. Proszę Państwa, nasza diecezja wrocławska w roku 2000 obchodziła swoje tysiąclecie istnienia. Więc mamy, proszę Państwa, 1015 lat. I wtedy ja jeszcze byłem uwagą, bo teraz jestem już emerytem stałym, mam 92 lata. Proszę Państwa, co 65 lat kapłaństwa stuknie 18 czerwca. 45 lat zakresu stuknie, to nastąpiło 8. 2. 8 lutego 1970 roku. No i co? I 15 grudnia w tym roku minie 40 lat, jak papież Paweł VI błogosławiony przeniósł mnie z tych terenów swoich. Otóż kult przeniósł Pana obecności, jego małżonki, powiedziałem właśnie tą historię z miejskich czasów, które zapamiętałem, a Pana petycję, Panie Profesorze, utek rowo z tym pierścieniem tysiąclecia. Co tu jest? To jest srebro, ale prawdziwe. Jest właśnie dlaczego? Bo pierwszy biskup wrocławski ziemi żadalnymi jami, a jest tam ani rozwości, ani jego dalszej historii. I dlatego też jego krzyż się przechował wśród podziemia katedry. Dlaczego? Bo wrócił o owych miastrzy. Panie profesorze, no pan w Krzyżowy. W
Krzyżowej, Jan Nowak-Jedzielański, oglądał, to się nazywa Centrum, tak? Centrum Krzyżowa dla pojednania polsko-niemieckiego, dla zbliżenia polsko-niemieckiego, powołane po słynnej mszy świętej w kościele w Krzyżowej, w której uczestniczył Kol i Mazowiecki. No i tak się zamarzyło Janowi Nowakowi-Jeziorańskiemu, żeby powołać fundację, która by swój wzrok zwróciła na wschód. Krzyżowa miała dość duże pieniądze w momencie, kiedy startowała. Myśmy powoływali fundację, było członków założycieli ilu? Miasto Wrocław, Uniwersytet Wrocław, Województwo Dolnośląskie, Ossolineum i Uniwersytet. Te trzy podmioty. Wpłaciliśmy, trzeba przyznać, Nowak-Jedzielański. No, nie duża suma. 1000 zł. Po 1000. Także nie 1000, a po 1000. Także trochę się tego uzbierało. Nie sądziłem nigdy, że uda się powołać do życia instytucję, fundację, która stanie się jedną z najbardziej znaczących, jeśli chodzi o zaangażowanie w sprawy wschodnie, i to bardzo kompetentne zaangażowanie się w sprawy wschodnie, jeśli chodzi o organizowanie ogromnej ilości spotkań, imprez, zapraszanie młodzieży z wszystkich krajów wschodnich, zarówno z tych sąsiadujących z nami, jak i dalej położonych. I to jest na pewno ogromna zasługa Andrzeja Dąbrowskiego, który zaangażował się w to z ogromnym oddaniem, i to się stało niemalże jedynym celem jego życia. Dzisiaj spotykamy się w obiekcie, które bardzo niedawno udało się dzięki życzliwości i hojności władz, bo to jest budynek, który kolegium dostało od Skarbu Państwa, prawda? Więc za to też chciałem serdecznie podziękować władzom. Bo bez tego by nie było. Tutaj pan wojewoda Skorupa tutaj szczególnie szczęśliwie rękę do tego przyłożył. Teraz jeszcze mamy nadzieję, że uda się pozyskać nieduże pieniądze już absolutnie na to, żeby skończyć remont tego obiektu, bo jest to korzystne zarówno dla kolegium, jak i dla tego obiektu, który uzyskał swojego gospodarza ktoś tu będzie i będzie to służyło naprawdę bardzo dobrej sprawie. Cieszę się, że w jakimś stopniu, nawet chyba znaczącym, jeśli chodzi o opiekę nad kolegium, od samego początku wierny zaleceniom Jana Nowaka-Jeziorańskiego jako dyrektor Ossolineum wspierałem, i Ossolineum było bardzo blisko kolegium. Ossolineum przyjechało bądź co bądź z Lwowa. Nie dziwi więc nikogo zainteresowanie tej instytucji problemami wschodnimi. Jan Nowak-Jeziorański, jak jeździłem do Lwowa na rozmowy z dyrekcją tamtejszej biblioteki Ukraińskiej Akademii Nauk, noszącej imię Biblioteki Stefanyka, zawsze do mnie mówił: panie dyrektorze, jak pan jedzie, to nie pan pamięta. W tych rozmowach musi pan być cierpliwy i jeszcze raz cierpliwy. Pan się nie może absolutnie nigdy zdenerwować. Spokojnie trzeba rozmawiać i osiągać spokojnie efekty współpracy, w którą głęboko wierzę. I
to rzeczywiście jest jakoś tak bardzo, bardzo głęboko przeze mnie respektowane i razem z Andrzejem ogromnie dużo żeśmy jednak w tych wschodnich sprawach się nauczyli i staramy się im służyć w miarę własnych możliwości. Dzisiaj mamy gościa wyjątkowego, pana profesora Tomasa Węzlowe. Nie trzeba go tutaj specjalnie przedstawiać, jest powszechnie znany. Ja tylko chciałbym przypomnieć, no, w błyskawicznym skrócie, taką notatkę, jest, no, jest litewskim poetą, esejistą, publicystą, badaczem i tłumaczem literatury pięknej. Związany z litewską i rosyjską opozycją antykomunistyczną. Absolwent Uniwersytetu Wileńskiego. Później mieszkał okresowo w Moskwie i Leningradzie. W tym czasie poznał Annę Achmatową, Borisa Pasternaka, Józefa Brodskiego. W latach 66-71 minionego wieku studiował semiotykę i literaturę rosyjską na Uniwersytecie w Tartu. Do 77 roku mieszkał w Wilnie, następnie zagrożony represjami wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. Został pozbawiony obywatelstwa przez władze Związku Sowieckiego. No ale w 80 roku rozpoczął pracę na Uniwersytecie Yale, wykładał literaturę rosyjską, literaturę słowiańską. Uzyskał stopień doktora, w 93 roku jest profesorem języków słowiańskich i literatury. Proszę Państwa, przypominam o tym, a równocześnie przyniosłem sobie tutaj kilka skopiowanych listów Jana Nowaka Jeziorańskiego. Okazuje się, że jak Pan się pojawił tylko w Stanach, to natychmiast doszło do wymiany listów między kim? No między Janem Nowakiem Jeziorańskim a Giedroyciem. I znajdujemy informację w liście z 5 czerwca 78 roku. Najpierw liście do pani Marii Winowskiej, pisanym przez Nowaka, gdzie pisze właśnie o tym, że pan się pojawił, o konieczności nawiązania kontaktu. Pisze o pana zainteresowaniach, o książkach, które pan napisał. No i jednym słowem było jakby takie zwrócenie uwagi na to, że przyjechał ktoś z twórczości kogo trzeba teraz korzystać, trzeba z nim nawiązać współpracę. Tak samo list do Giedroycia, żeby znalazły się miejsce w kulturze, żeby kultura zamawiała teksty, a więc to zainteresowanie pana wyjazdem było absolutnie ogromne i sądzę, że potem współpraca z tymi osobami, o których teraz mówię, była bardzo bliska i Jan Nowak Jeziorański byłby dzisiaj bardzo szczęśliwy, kiedy by widział, że właśnie będzie pan kolejnym laureatem nagrody jego imienia. Ja chcę też poinformować, że jest to 12. nagroda przyznawana już, 12, że na liście nagrodzonych zaczynało się to nagrodą dla Tadeusza Mazowieckiego, premiera niepodległej Polski. Potem następnym laureatem był George Bush, senior. Jeszcze Jan Nowak Jeziorański o tym wiedział. I o Mazowieckim, i o Bushu seniorze. Zastanawiał się, czy on przyjmie. Oczywiście musieliśmy się upewnić, czy Bush przyjmie, przyjął nagrodę. Pan przypominam, że nie przyjechał sam, a przysłał swojego wnuka. Wnuka, tak. Na odbiór nagrody. No, później trzeba by wymienić Wacława Havla, Kowaliowa, prezydenta Litwy,
panie Waldas Adamkus. Waldas Adamkusa, prawda? Także jest pan drugim Litwinem, który otrzymuje tą nagrodę. Balcerowicz, Brzeziński profesor, dostał rok temu. A więc ta lista laureatów jest może jeszcze nie tak długa, bo tylko 12 osób, ale to są naprawdę wybitne postacie. I taką postacią jest także pan profesor Tomasz Stęsława i ogromnie się cieszymy, że pan też przyjął tą nagrodę. Dzisiejszy wieczór to przede wszystkim spotkanie z panem. Ja nie chciałbym się tutaj specjalnie zajmować czas, bo zebrani oczekują na pana refleksję. Ja tylko chciałbym tutaj poinformować o tej książce, którą maszynopisie mam, że te poszukiwania optymizmu w epoce pesymizmu, piękny tytuł zresztą i ta treść w pełni oddaje, że takie poszukiwania mają sens. Nawet w ten czas, kiedy się odbywają w epoce pesymizmu. I potrzebne są one po to, aby jednak znaleźć optymizm. Bo bez tego w ogóle by nie było optymizmu. Że jest to książka, na którą składają się taka wymiana myśli, to jest po kilka listów pisanych przez Leonidasa Donkisa i pana profesora. Chciałbym tutaj przypomnieć, że Leonidas Donskis, przepraszam, urodzony w 1962 roku, litewski filozof, pisarz, eseista, nauczyciel akademicki, poseł Parlamentu Europejskiego VII kadencji w latach 2009-2014. Jest autorem szeregu książek, artykułów naukowych poświęconych teorii, polityki, historii, idei, filozofii, kultury i literatury. Nie będę dalej mówił o jego dorobku. W tej wymianie, w tym poszukiwaniu optymizmu w epoce pesymizmu, co jest główną treścią? Wcale przepowiednie o końcu historii się nie sprawdziły. Ona toczy się dalej, a jak toczy się historia, to z nią płyną różne niespodziewane i bardzo nieraz trudne czasy. Już jesteśmy nie na progu tych czasów, ale też żyjemy w tych czasach i to się wszystko obraca wokół, wokół kogo mogą się obracać rozważania mieszkańców Europy Środkowo-Wschodniej, jak nie wokół Rosji, jak nie wokół tego, co się dzieje dzisiaj w Rosji. I właśnie, jeśli pan profesor pozwoli, prosiłbym, aby może też i o tych sprawach trochę powiedzieć, bo są to naprawdę interesujące, super interesujące rozważania. I jak się książka ukaże, to prosiłbym szybko zgłaszać się do Andrzeja Dąbrowskiego, żeby przysyłał kupować, bo naprawdę warto ją przeczytać. Teraz oddaję głos panu profesorowi. Dziękuję. Proszę siedzieć, jeśli pan. Eminencjo, panie i panowie. Ja naprawdę, ja może usiądę i będę rozmawiać na sycząco. Przede wszystkim we Wrocławiu ja byłem już w roku 71, jeszcze za komuny. To 44 lata temu, bardzo, bardzo dawno temu. W tym pięknym zameczku nie byłem nigdy, może to nie jest raz, mój ostatni raz. W każdym razie strasznie się cieszę z tego, że mogę tu się znajdować i ze wszystkimi tutaj obecnymi spotkać. Kiedy jego eminencja kardynał Gulbinowicz wrócił się do mnie w języku litewskim, przypomniało to mi bardzo znaczącą chwilę mojego życia. Bardzo znaczącą. Był taki moment, chyba w roku 79, może 80,
kiedy my kilka slawistów amerykańskich zebraliśmy się w Rzymie na konferencji naukowej poświęconej pisarzowi rosyjskiemu, który się nazywał Wiaczesław Iwanow. Był nie tylko pisarzem, był także filozofem i nawet teologiem. No i z powodu tej konferencji otrzymaliśmy audiencję specjalną u jego świątobliwości Jana Pawła II, który też był zainteresowany w twórczości Wiaczesława Iwanowa. Wiaczesław Iwanow, jak wiadomo, powiedział, że chrześcijaństwo musi oddychać oboma płucami, to znaczy i katolicyzm, i prawosławie to są dwa płuce. Potem zdaje się, że to on powiedział, że ja nie mogę przyjść z prawosławia na katolicyzm, bo to mniej więcej to samo, co przejść z Moskwy do Rosji. To znaczy prawosławie jest jakby częścią katolicyzmu. No, można prawdopodobnie teologicznie podchodzić do niego, do tego w różny sposób, on podchodzi w taki sposób. No i Ojciec Święty Jan Paweł II nawet przeczytał krótki wykład o Wiaczesławie Iwanowie, a potem mieliśmy możliwość wymienić z nim kilka zdań. Ja pamiętam powiedziałem Ojcze Święty po polsku. Ojcze Święty, cała Litwa modli się za waszą świątobliwość. Na co Jan Paweł II odpowiedział mi w języku litewskim. Sens był taki, że on codziennie modli się za Litwę i Litwiną. No więc dziś to już przypominałem sobie i chciałem to przypomnieć po raz drugi. No sądzę, że ta rozmowa będzie chyba swobodna rozmowa. Najlepiej to byłoby, gdyby to miało taki format pytania i odpowiedzi. Byłbym szczęśliwy odpowiedzieć prawie na każde pytanie, jeżeli znam odpowiedź na nie. Na niektóre pytania może nie będę znał odpowiedzi. No to więc mamy może z godzinkę i możemy sobie wymienić zdania. To zachęcam Państwa do zadawania pytań Pana Profesorowi. Jest wyjątkowa okazja. Można zadawać pytania z bardzo różnych dziedzin, no bo oczywiście komuś takiemu jak ja, historykowi, to się wydaje, że wszystko sprowadza się do tego, co się działo, do procesu historycznego, do tego, w czym Pan Profesor uczestniczył, powiązania z opozycją w czasach sowieckich. No, to była ogromnie heroiczna decyzja i trzeba było mieć ogromnie mocnego ducha, żeby się w to zaangażować. Pan profesor tutaj w jednej z tych wypowiedzi, refleksji tej książki jest tam między nami mowa o niepodległej Litwie, kiedy Pan uzasadnia jak gdyby swój optymizm, bo Pan się prezentuje w niej jako jednak optymista. Nawet w najtrudniejszych sytuacjach, to mówi Pan przecież, nigdy nie wierzyłem, że ja dożyję niepodległej Litwy, która stanie się częścią Unii Europejskiej. Prawda? Czy może na ten temat Pan Profesor chciałby coś powiedzieć, jak to się dokonywało i coś Pan opowiedział o tym procesie, który te stosunki polsko-litewskie zawsze mają w sobie też wiele takich iskrzących punktów, spięć, ale nie one decydują o charakterze naszych stosunków, także może o to byśmy Pana poprosili na początku. Dziękuję. No, co się tyczy optymizmu, no ja powtórzę to, co wiele razy mówiłem w różnych gremiach,
że i także i w radiu, i w różnych innych sytuacjach, ale jednak powtórzę, bo może nie każdy to słyszał, że są optymiści jako tacy i są optymiści historyczni. Jaka jest różnica? Optymista mówi, wszystko będzie dobrze. Optymista historyczny mówi, wszystko będzie dobrze, ale ja tego nie dożyję. No to ja zawsze byłem tym optymistą historycznym, ale dożyłem do pewnych sytuacji, do których na pewno, do których absolutnie nie miałem nadziei, że dożyję. Zresztą pewien bardzo konformistyczny pisarz litewski napisał potem, no, może bym słowa nie wierzył, że dożyje, a my zawsze wierzyliśmy. No to dlaczego w czasach komuny pisałeś to, co pisałeś, jeżeli wierzyłeś, że dożyjesz? No, ale to inna sprawa. Nie będę mówił, kto to był i tak dalej. No, ale ta cała sytuacja ma swój ciąg dalszy, bo kiedy opowiedziałem to w grupie dysydentów rosyjskich, a także ukraińskich, pewien znany dysydent rosyjski powiedział, a ja jestem optymistą strategicznym. Co to oznacza? Wszystko będzie dobrze, ale nie mam pojęcia kiedy. A najdowcipniej, chociaż niezbyt wesoło, powiedział Ukrainiec, który powiedział, ja jestem optymistą apokaliptycznym. To znaczy, wszystko będzie dobrze, ale nikt tego nie dożyje. No, jednak jesteśmy teraz w tej sytuacji. No, książka, którą napisałem, to znaczy nie ja napisałem, to napisał w zasadzie Leonidas Donskis. Leonidas Donskis jest moim zdaniem najwybitniejszym filozofem i socjologiem w Litwie teraźniejszym. No i jego to był projekt, jego to była idea i on pisał do mnie listy, oczekując odpowiedzi. No ja odpowiadałem. Ja nie jestem zbyt zadowolony z tej książki, co się tyczy mojej części, bo moim zdaniem tam prawie głównie takie rzeczy raczej banalne. No z drugiej strony angielski pisarz, katolik Gilbert Kate Chesterton powiedział, że wszystko, co słuszne, jest banalne. Jeżeli coś nie jest banalne, to jest bardzo podejrzane. No i to znaczy... I w tej książce mówimy o doświadczeniu historycznym, tak samo Litwy, jak i innych krajów Europy Wschodniej. I o różnych sytuacjach, które się zdarzają między tymi krajami. No, część pytania dotyczyła spraw litewsko-polskich. No to są sprawy zagmatwane, bardzo złożone. Pisałem o tym dużo i starałem to wyjaśnić tak samo Litwinom, jak i Polakom. Chociaż tak na ogół, to Polacy może rozumieją to trochę lepiej od wielu Litwinów. No, a z drugiej strony są odcienie, które lepiej rozumieją Litwinie. No, jak wiadomo, przez stulecia byliśmy razem, co najmniej aż do powstania styczniowego. Do powstania styczniowego nie było żadnych większych niesnastek między Litwinami a Polakami. No, oczywiście nawet w czasie podpisywania Unii Lubelskiej coś się tam zdarzyło i tak dalej. Litwini w pewnym momencie porzucili w ogóle te obrady dotyczące Unii i zostało tylko dwóch posłów litewskich, który jeden nazywał się Haraburda, drugi Wojna. I z tego powstał wierszyk, że Litwa z nami Unią uczyniła strojną, uciekli, zostawiwszy Haraburda z Wojną.
No, jeszcze w XVI wieku taki wiersz. No, ale z drugiej strony jakoś to poszło i aż do powstania styczniowego byliśmy w zasadzie razem w różnych sytuacjach dziejowych. Potem gorzej, i potem to wszystko oparło się o sprawę Wilna. Sprawa ta jest też bardzo zagmatwana, bardzo niejednoznaczna, bardzo złożona i całą jej złożoność nie każdy rozumie. Tak samo wśród Polaków, jak wśród Litwinów. Ja zawsze mówię, że Wilno dla Litwy to jest mniej więcej to samo, co Jerozolima dla Żydów. No, bez Wilna nie ma tożsamości litewskiej, narodowej, historycznej, jakiejkolwiek. No, Polska ma tożsamość historyczną, Polska ma Kraków, Polska ma Warszawę, Polska ma Wrocław, Polska ma Lublin, Polska ma Gdańsk i tak dalej. Litwa ma tylko Wilno. No, mówią tak, ale w 18 roku tam było w najlepszym wypadku 2% Litwinów, to prawda. Ale były czasy, kiedy w Jerozolimie nie było ani jednego Żyda. Niemniej Jerozolima to jest miasto żydowskie, bo przez 2000 lat oni marzyli o tym mieście i w końcu mają. Mniej więcej to samo zdarzyło się z Litwinami. No, ale sprawa jest bardzo, bardzo trudna i nawet dotychczas Litwini jakoś nie są absolutnie pewne, że oni to Wilno mają. I niestety, ja jestem tego pewny, ale ja jestem raczej wyjątkiem. Bo mówią, no tak, teraz istnieją te nieznaski z powodu pisowni nazwisk polskich, z powodu dwujęzycznych napisów w miasteczkach w rodzaju Szelczyninki po litewsku, Sowieczniki po polsku. Ja jestem za pisownią w wersji oryginalnej, ja jestem za dwujęzycznymi napisami, tym bardziej, że w okolicach Sejm są te dwujęzyczne napisy, tak samo polskie, jak litewskie. I to jest bardzo słuszne, moim zdaniem. No, niestety większość Litwinów na to mi odpowiada. No, dasz im te napisy dwujęzyczne, to oni będą wymagali autonomii. Dasz autonomię, to oni będą wymagali przyłączenia Wilna do Polski. No i czym to się skończy, to wiadomo. Ja mówię, nie, no to w dzisiejszej Europie takie rzeczy nie zdarzają się, możecie być spokojni, żadne siły polityczne w Polsce tego nie chcą. No, pan nie zna tych Polaków. No, to jest zresztą bardzo stara tradycja, którą Litwini odziedziczyli częściowo nawet od rosyjskich tak zwanych słowenofilów, że ten perfidny Polak, taki Konrad Wallenrod, który zawsze na swoim postawie bardzo długo będzie wyczekiwał, a potem zrobi swoje. I tym Litwa została zarażona w czasach carskich, litewski ruch narodowy, i to jakoś tak pozostało. I z tym jest bardzo trudno walczyć. No, staram się, nie zawsze mi się udaje. Jestem uważany za polonofila, co jest z reguły traktowane jako coś niedobrego, albo za człowieka bardzo naiwnego, albo po prostu kupionego. No i nie ma na to rady, ale w każdym razie nie mam zamiaru odstąpić od tej swojej pozycji. To chyba częściowo odpowiedziałem na pytanie o tej litewsko-polskiej sytuacji. Jest pan, panie profesorze, też taki bardzo konsekwentny, ale jednocześnie zachowujący równowagę. Ja tu mam taki tekst, kopię tekstu List otwarty do Litwinów na Litwie, to jest numer kultury trzeci z 1989 roku. Tak. I pan tam w tym liście, no wiadomo, że już wtedy też no, pojawił się problem wzajemnego traktowania się przez Polaków i Ukraińców i Litwinów po odzyskaniu
rodziła się sytuacja, która zaowocowała niepodległością. I to już groziło konfliktami. I tutaj pan profesor tutaj pisze tak. Obecnie wielu Litwinów uważa Polaków na Gdańszczyźnie za spolszczonych braci, którzy muszą, czy chcą tego, czy nie, powrócić do języka swoich przodków. Nawet gdyby litewskie pochodzenie ich było stuprocentową prawdą, tak jednak nie jest, przymusowa litwinizacja ludzi mówiących po polsku co najmniej od kilku pokoleń jest takim samym niedemokratycznym i niedopuszczalnym procederem, jakim była polonizacja. A więc nie będę ukrywał, że jako Litwin byłbym raczej szczęśliwy, gdyby niektórzy Polacy, zwłaszcza zwłaszcza ci noszący litewskie nazwiska, wybrali język i kulturę litewską, zwiększając tym samym potencjał mojego nielicznego narodu. Ale musi to być procesem ściśle dobrowolnym. Zresztą nawet teraz ten proces odbywa się chociaż w małej skali. Mnie się wydaje, że to jest właśnie postawienie sprawy w sposób bardzo uczciwy i oczekujący od obydwu stron tego samego, bo tu jest potrzebna wzajemność. No dziękuję. Jeżeli pan tak sądzi, no tak, moim zdaniem to jest tak. No mówią, to znaczy to jest bardzo częsty argument litewski, że ci Polacy na Wileńszczyźnie to są spolszczeni Litwini. Niektórzy są, niewątpliwie. No mają po prostu litewskie nazwiska, czasem trochę zmienione, ale jednak bałtyckie nazwiska. Ich tam pradziadkowie chyba jeszcze mówili po litewsku. Potem nastąpiła pewna polonizacja, to znaczy częściowo wymuszona, częściowo nie, częściowo dobrowolna i zostali Polakami. Ale z powrotem zostawać z Litwinami większość z nich nie chce. Niektórzy nawet chcą, są tacy, ale większość nie chce. No i nie mamy najmniejszego prawa, tym bardziej w dzisiejszej Europie, do tego ich zmuszyć. To proceder mógł być zrozumiały przez wielu ludzi, mógł być zrozumiały w XIX wieku, może nawet w początku XX, to się odbywało. Teraz już nie, teraz już nie. No i tak wyglądało na to, że po 90 roku to poszło w dobrą stronę. Że Polaki, że Polakom zostały przyznane prawa narodowe, że polskie szkoły dość liczne są na Wileńszczyźnie, że prawo do używania własnego języka, prawo do rozwijania własnej kultury, to znaczy były to sprawy zupełnie jasne, to znaczy nie mogło być inaczej. No a potem zaczęło to wszystko się trochę psuć. Dlaczego? No ja nie jestem specjalistą tak zwanych teorii konspiracji. Ale nie byłbym zdziwiony, gdyby okazało się, że Rosja ma w pewnym sensie, to znaczy rząd rosyjski, znów trzeba chyba robić różnicę między Rosją jako pewną formacją kulturową i rządem rosyjskim, który może być i często bywał nawet w roli Rosji jako takiej. No, że rząd rosyjski w tym trochę maczał palce. Na co wiele Litwinów mnie odpowiada? Tak, oczywiście. Pan Tomaszewski, który jest głową Polaków na Wileńszczyźnie, to jest niewątpliwy agent rosyjski. Na co ja mówię, no nie wiem, może i nie można tego wykluczyć, ale z drugiej strony ja jestem absolutnie pewny, że wiele Litwinów, wiele działaczy takich radykalnych, antypolskich działaczy litewskich też mają tu coś do czynienia z tym rządem rosyjskim. No, nie chcę, to znaczy wchodzić za głęboko w te teorie konspiracji, ale w każdym razie, jeżeli są podjudzani niektórzy Polacy, to niektórzy Litwini na pewno też. Na pewno też. No, z tym się większość nie chce się zgadzać.
No jeszcze powiem, że to jest niestety z powodu tego konfliktu wileńskiego przez cały okres międzywojenny, a także wojenny, a także nawet częściowo powojenny, ten konflikt wileński istniał i jakoś rozwijał się nawet, że to weszło bardzo wielu Litwinom po prostu w podświadomość. Znowu powiem historyjkę, której już dzisiaj w innej sytuacji opowiadałem, ale historyjkę. Niedawno miałem dyskusję publiczną w Kownie. Tam byli Litwini, tam byli Polacy, nawet ludzie z polskiej ambasady. A miałem dyskusję publiczną z pewnym bardzo znanym politykiem litewskim. Nie powiem jego nazwiska, bardzo znanym. No i opowiedziałem taką historyjkę. Pewien litewski pisarz jeszcze przed wojną, satyryk, opisał naczelnika poczty w małym miasteczku litewskim, Litwina. Takiego urzędnika, małego urzędnika litewskiego, który tresuje swoje dzieci i który rozmawia z nimi w ten sposób. Małej Witoldzie, Witoldasie, podejdź do mnie, powiedz, które miasto jest stolicą, odwieczną stolicą Litwy? Vilnius, mówi mały Witoldas. Mzuch, mówi ojciec, daje mu cukierek. Mala Biruto, podejdź do mnie, kto jest twoim śmiertelnym wrogiem na wszy czas? Polak, mówi Biruta. Bardzo dobrze, mała Biruto, oto masz cukierek. No, ci dzieci wyrosły, teraz są prezydentami, ministrami, posłami, ale pamiętają ten cukierek. Pamiętają ten cukierek. No, że Wilno, tak, Wilno jest stolicą Litwy, to znaczy nie podlega dyskusji. No, ale druga sprawa, która nie podlega dyskusji, to przecież śmiertelnym wrogiem jest Polak. I to jest moim zdaniem piramidalne głupstwo, ta druga część. Piramidalne głupstwo. Na co wielki polityk litewski mi odpowiedział? No, polskim dzieciom też dawano cukierki i też czemuś tam ich uczono. Na co ja mogłem tylko tyle odpowiedzieć? Niech o tym między sobą rozmawiają Polacy, a my będziemy rozmawiać o naszych sprawach. O naszych sprawach. No, ale takie podejście do sprawy, które moim zdaniem jest chyba jedyne uczciwe podejście, nie jest zbyt popularne na Litwie. No, z drugiej strony, jako zawsze, ja tu też jestem optymistą historycznym, sądzę, że to wszystko też trochę się ustatkuje z czasem i słyszę więcej i więcej już takich trzeźwych i spokojnych głosów litewskich, czytuję to nawet w internecie, nawet w gazetach i sądzę, że dość szybko te sprawy zostaną uregulowane. No, miejmy nadzieję, nie wiem, mam nadzieję. No, trzeba przez cały czas coś robić. No, jest taka fraza, takie zdanie łacińskie, ogólnie znane, gutta cavat lapidem, non vice cepe cadendo. To znaczy, kropla drąży kamień, nie tym, że jest mocna, ale tym, że często spada na ten kamień. No i no to znaczy, trzeba być tą kroplą. No, w miarę sił staram się taką kroplą być. I nie jestem zupełnie samotny, to jedyne, co mogę powiedzieć. Chociaż chyba nie mam za sobą większości w danej sytuacji. I czy ze strony państwa są jakieś pytania? Proszę bardzo. Proszę bardzo, pan profesor Iwanow, profesor Kurkow. Ja chciałbym zapytać o slawistykę w Stanach Zjednoczonych. Tak. Mówi się tak, że 90% slawistów amerykańskich zajmują się Rosją. Z tych 90% 90% zajmują się Dostojewskim. No chuj, już też. Proszę, to jest takie środowisko, do którego pan należy, prorosyjskie. Może ja się mylę, to jest pytanie. W obecnej sytuacji, jakie procesy odbywają się w tym środowisku, no, w tym momencie, kiedy Rosja prowadzi tę wojnę na Ukrainie. Rosja no, nie jest popularna. Czy to środowisko
nadal jest po rosyjskie, czy coś się zmieniło? Dziękuję. No, lubić Dostojewskiego jeszcze nie znaczy lubić pana Putina. To są różne sytuacje, różne sprawy. No, mogę powiedzieć od razu. Ja wykładałem przez wiele lat poezję rosyjską dwudziestowieczną, to znaczy Pasternaka, Cvetajewą, Achmatową, takich dość złożonych zresztą poetów, dość trudnych poetów. No miałem może w najlepszym wypadku 10 studentów, 10 słuchaczy, co w Ameryce nie jest uważane za jakiś ewenement. Czasem wykłada się dwom studentom, albo nawet jednemu. No, to także zdarzało się. Ale kiedy mój kolega i szef, profesor Aleksandro, wykłada Dostojewskiego, to przychodzi 150, co najmniej. No to każdy Amerykanin zna mniej więcej dwa rosyjskie nazwiska, Tolstoj i Dostojewski. Czasem nawet mówi Tolstojewski. No, wielki pisarz rosyjski Tolstojewski. I nic poza tym. No bo to wszystko przetłumaczone na angielskie, to trzeba przeczytać, to jest wliczone do kanonu literatury światowej, tak samo jak Szekspir, tak samo jak Cervantes, tak samo jak, no nie wiem, kto jeszcze, Joyce, no oczywiście Tolstoj i Dostojewski. Mickiewicz niestety już nie, no zresztą Puszkin też nie, a Tolstoj i Dostojewski, proszę bardzo. No i z tym jest jeszcze jedna sprawa, że ja wymyśliłem sobie takie prawo matematyczne, że zainteresowanie literaturą i kulturą jakiegokolwiek narodu jest proporcjonalne nie do liczebności tego narodu, a do liczebności w drugim stopniu. To znaczy, powiedzmy, Rosjan jest mniej więcej trzykrotnie więcej na świecie niż Polaków. To znaczy literatura i kultura litewska wzbudza co najmniej 9 do 10 razy większe zainteresowanie niż kultura polska. Litwinów jest chyba 10 razy mniej niż Polaków. To znaczy literatura i kultura litewska wzbudza w Stanach Zjednoczonych stokrotnie mniej zainteresowanie niż kultura polska. Nie dziesięciokrotnie, co byłoby raczej słuszne. Ale stokrotnie. No, na to nie ma rady. To jest prawo matematyczne. To znaczy, niestety, ja wykładałem także literaturę polską dla Amerykanów dwa razy. Jeden raz to był ogólny przegląd od Bogurodzicy do Mielosza. Nie wiem, co studenci z tego wynieśli. Drugi raz to była Młoda Polska i Modernizm Polski. To znaczy, zaczynając od Tetmajera mniej więcej, czy Wyszewskiego i kończąc na Miloszu Gondrowiczu. No tam także Tuwim, Słonimski, jeszcze ktoś tam jeszcze. Leśman oczywiście, Żeromski trochę i tak dalej. To już może wynieśli trochę więcej, bo było to bardziej szczegółowo wykładane. No ale oczywiście na te lekcje z literatury polskiej przychodziło mniej studentów niż na lekcje z literatury rosyjskiej, na to też nie ma rady. Teraz, co się tyczy sytuacji politycznej. Kiedy ja przyjechałem do Ameryki i miałem sobie wyrobić jakąś niszę jako wykładowca literatur słowiańskich, no wyrobiłem sobie taką niszę, to nie było łatwo. Bardzo przez wiele lat cząstłem się ze strachu, że nie dadzą mi kontraktu. No w końcu dostałem ten kontrakt. Ale wtedy istniała tak zwana zasada publish or perish. Albo publikujesz, albo drukujesz prace naukowe, albo giniesz. Teraz już ostatnio dla moich studentów już oni mówili, że teraz już zasada publish and perish. Możesz publikować, wszystko jedno zginie. Tak człowiek zginie. I kultura i literatura rosyjska były znacznie bardziej popularne za czasów zimnej wojny
niż teraz. Bo to potencjalny przeciwnik. No oczywiście trzeba znać potencjalnego przeciwnika. No potem już zaczęli, już kiedy Rosja w latach 90. I trochę później już przestała być uważana za potencjalnego przeciwnika, zajęto się językiem arabskim, może chińskim, ale nie rosyjskim. Teraz, kiedy Rosja znów jest potencjalnym przeciwnikiem, mam nadzieję, że moi studenci będą dostawali pracę i że już, już wrócimy do tej zasady publish or perish, but not publish and perish. No, żeby trochę rozweselić Państwo, to opowiem także anegdotkę o tym, jak się uczy języka rosyjskiego w Stanach Zjednoczonych. To jest niezupełnie, jak to się teraz mówi, politically connected, ale z drugiej strony to mówi głównie o głupocie rządu amerykańskiego, ta anegdotka. To już jest w porządku politycznie. Anegdotka taka, że jest takie miasteczko Monterey w Kalifornii i tam jest szkoła języków, głównie potencjalnych przeciwników. Tam się wyklada różne języki, głównie wykładano tam języki wschodnioeuropejskie, ale także chiński, koreański, wietnamski, oczywiście arabski i tak dalej. Wyklada to się według metody Berlitza, to znaczy od pierwszego momentu student przychodzi, on nie zna słowa po rosyjsku. Rozmawiają z nim wyłącznie po rosyjsku, ani jednego słowa po angielsku. Po 5 latach on rozmawia po rosyjsku na zupełnie dobrym poziomie, na bardzo dobrym poziomie, także nie można go odróżnić od Rosjanina. Tam wykładano zresztą nawet język litewski. Minister obrony niepodległej Litwy, generał Rasztykis, którego może ktoś nawet słyszał to nazwisko, on był w swoim czasie dość znany. Za czasów rycerza Śmiglego przyjeżdżał do Polski i jakoś już wyrabiał jakieś stosunki koleżeńskie w tej sytuacji, że oto Hitler, oto Stalin, to musimy coś zrobić. I że może trochę zapomnimy o tej sprawie wileńskiej, a będziemy jednak sojusznikami. No skończyło się to, jak wszyscy wiedzą, bardzo, bardzo kiepsko. I generał Rasztykis okazał się w Stanach Zjednoczonych i tam przez wiele lat wykładał język litewski Monterey. A teraz anegdotka. Anegdotka polega na tym, że wyklasowano tam szpiega amerykańskiego i zrzucono go ze spadochronem do jakiejś zapomniany przez Boga wsi rosyjskiej. On swój spadochron schował, poszedł do wsi i mówi w pięknym, bardzo pięknym języku rosyjskim, mówi: babciu, może można tu wody poprosić u babci. Babci mówi: synku, oczywiście dałem by ci trochę wody, ale jesteś przecież szpiegiem amerykańskim. Babciu, skąd to przyszło do głowy? No bo jesteś czarny. Ten szpieg amerykański, ten właśnie Murzyn wraca do tego Monterey, tak. I mówi do swojego szefa: odkryli mnie, że jestem szpiegiem. A ten szef mówi: no wiadomo, Murzyna wysłać to zawsze robotę z pieprzy. To tak, tak odbywają się sprawy, tak odbywają się sprawy z wykładaniem języków i kultury słowiańskich w amerykańskich uniwersytetach. No różnie z tym bywa, jak Państwo widzą. No, jeszcze może jakieś pytanie? Panie profesor, to proszę pani. Panie profesorze, jak w kontekście tego, co pan mówił na temat stosunków polsko-litewskich, to jest taka nasza specjalizacja do Ramazowu. My mamy takie dwie stolice właściwie poza granicami. Jedna to Lwów, to takie podobne konflikty. Ale ja odnoszę czasami wrażenie, że polityka Polski względem Litwy
Ona jest jakoś, to jest tak, jest jakoś tak prowadzona w ten sposób, jak ten pies, który jest kręcany przez ogon. Mianowicie, to nie jest pod kątem stosunków między dwoma niezależnymi państwami, tylko polska polityka względem Litwy jest całkowicie, niemalże całkowicie zdominowana przez to, co powie ta mniejszość polska na Litwie. I to jest fatalne dziedzictwo w gruncie rzeczy. Znaczy nie jest jakaś samodzielna polityką państwowa, tylko patrzę, a co tam na Lidlszczyźnie Tomaszewski powie. A biorąc pod uwagę jednak zaszłości historyczne, czuwając się w trochę to, jaki może być stosunek do tego małego narodu w końcu, do tych wydarzeń, które miały miejsce i przed wojną, i do obecnego położenia Polaków na Litwie, do ich stosunków z większością rosyjską i w stosunku do rządu, to ja czasami rozumiem jednak te reakcje rządu litewskiego, policji wewnętrznej, kobiet nie popieram, ale psychologicznie jestem to w stanie zrozumieć. Czemu jest pańskie stanie? Ja mogę na to powiedzieć, tak, pan ma rację, to jest trochę tak, że ogon kręci psem w stosunku do mniejszości polskiej, z tym, że pan Tomaszewski nieobowiązkowo reprezentuje mniejszość polską, w każdym razie nie całą mniejszość polską. Są bardzo różni Polacy. Niedawno zresztą z Adamem Michnikiem jeździliśmy po tych polskich okolicach. Byliśmy w Solecznikach albo Szalczyninkach, byliśmy w Szumsku, to takie miasteczko, no to są tam Litwini, ale Litwinów jest mniejszość, większość jednak jest Polaków albo mówiących po polsku. I na miejscu jakoś czuliśmy, że nie ma tam takiej prawdziwej wrogości, a Tomaszewski jednak utrzymuje tę wrogość i ostatnio nawet wchodzi w jakiś konszach, chyba bardzo niesympatyczny z mniejszością rosyjską, nosi te tak zwane i tak dalej. Z drugiej strony on, takie jego zachowanie nakręca radykalów litewskich, a antypolskich, których jest dość dużo, a radykalowie litewscy nakręcają Tomaszewskiego i to jest taki fatalny, to znaczy fatalne sprzężenie zwrotne, które trzeba gasić, ale nie zupełnie wiadomo jak. No w każdym razie wygląda na to, że rząd polski, no teraz mamy zmiany w Polsce i może te zmiany będą dość daleko idące, to nie wiadomo, ale rząd polski już trochę bardziej w trzeźwy sposób do tego podchodzi, do tej polskiej mniejszości na Litwie. Ten sam Adam Michnik, którego bardzo lubię i uważam za swojego przyjaciela, Adam Michnik powiedział pewien raz, że ponieważ Polaków jest dziesięciokrotnie więcej niż Litwinów, to Polacy muszą być dziesięciokrotnie wyrozumialsi od Litwinów. Na co ja odpowiedziałem, no dziesięciokrotnie to może przesada, ale tak dwa, trzy razy to by przydało, to by się przydało. No, z drugiej strony, ponieważ Polaków na Litwie jest dziesięciokrotnie mniej niż Litwinów, to my musimy być wobec nich dziesięciokrotnie bardziej wyrozumiali. No i to znaczy, to jest jedyne uczciwe podejście do sprawy. No i to podejście toruje sobie drogę, ale niestety bardzo powoli. No, ja się pocieszam tym, że za czasów sowieckich było jeszcze gorzej, to znaczy nadziei w ogóle prawie, że nie było, ale jednak skończyło się dobrze. No teraz jest więcej nadziei niż było wtedy. No, tak. Tak. Proszę bardzo. Tak, proszę bardzo. Panie profesorze, szacuje pan wpływ na tę sytuację doświadczeń litewskich z okresu międzywojennego.
Ja nie bardzo słyszę, proszę. Na ile pan uważa, że nową sytuację, na sposób zachowania się części społeczeństwa niemieckiego miały doświadczenia z okresu międzywojennego? Tak. Bo jednak trzeba pamiętać, że ta część Polaków, która została na linii granicy kobińskiej, została 20 lat w zasadzie wirtualizowana. W stosunku do tej ilości, która była w 1918 roku, która przyznawała się na narodowej Polski, to ten odsetek dzisiaj jest znikomy. Ten dany projekt, dany w cudzysłowie, organizacji Polaków Kogińskich, no musiał rzutować w jakiś sposób na myślenie o tym, co się stanie na Wilnie. No, jednak tak się nie potoczyło. Z różnych pewnie przyczyn. Czy miało to wpływ? Wpływ na, to znaczy pan mówił o tej okolicy Międzygorze, takie rzeczy. Tak, to tam to się udało w okresie międzywojennym. Rozumiem. A tutaj... No, Litwini wtedy, tak to trzeba powiedzieć, starali się bardzo tych Polaków litwonizować i nie bez pewnego sukcesu. Ale głównie stąd wyjechali też Polacy w czasach wczesnych powojennych. W tych czasach wczesnych powojennych dość dużo tam wyjechało. Tam wciąż są Polacy. Oczywiście są na przykład na cmentarzach prawie zawsze napisy są w języku polskim, nie litewskim. Poczynajele, Wędziagola, po litewsku to Wędziagola, poczynajele. No istnieje także, oczywiście z tego powodu też różne żarty, że ten... Nie, ja tylko przerwę czekam. Czy wobec tego rzeczywiście zrobilibyśmy krótką przerwę? Czy też może byśmy tak zrobili, że zapytam jeszcze, czy ze strony państwa są jakieś pytania? Anegdota. Przepraszam. Anegdot jest kilka. Jedna anegdotka to taki wierszyk litewski napisany w języku tak zwanym makaronicznym. To jest mieszanina, taka winegreta polskiego-litewskiego. Do Basiuka ja pieliszo, prażywus po polsku piszo. Piszo, chodzi, może niego nie przeszkodzi. No, trudno to przetłumaczyć, ale może trochę zrozumiałe, to, że tak jakoby rozmawiają tam o okolicach Wędziagowy. No może i tak, częściowo tak, bo to są okolice mieszane. A druga anegdotka to, co mi opowiadał Czesław Milo, że ludzie z tych okolic, kiedy wyjechali już do Polski i mieszkali gdzieś tam w okolicach Torunia czy jakichś innych okolicach, to między sobą rozmawiali w powojennym okresie na różne tematy i tak przychodzi ktoś nowy i nie wiadomo, może to ubek. To oni już po litewsku mówią jeden drugiemu, savas žmogus, to znaczy swój człowiek. I wtedy już przechodzą na język polski. To znaczy litewski był takim sekretnym kodem dla tych ludzi. No tak, częściowo mieli, to znaczy mieli nadzieję litewscy działacze radykalni, że co się zdarzyło w Wędziagole, w Poczynanach, to samo zdarzy się w Solecznikach. Niezupełnie to się udało, no bo w Solecznikach jednak mamy co najmniej 80% Polaków i tylko, no powiedzmy, 10% Litwinów, bo reszta to Rosjanie, Białorusini. No, kiedy jest takie proporcje, to trudno litwinizować, nawet gdyby ktoś tego bardzo chce. To znaczy, moim zdaniem, w przewidywalnej przyszłości te okolice pozostaną głównie mówiące po polsku. No, moim zdaniem to dobrze, bo to zwiększy różnorodność i ten sam potencjał Litwy. No, są tam i Litwini, zawsze będą, są tam szkoły także i litewskie i będą i w tym też nic zgrożnego nie widzę. Tak, to wszystko w danej chwili. Proszę Państwa, czy ktoś z Państwa jeszcze... Chciałbym. Proszę. Zacząć jeszcze do anegdoty, ale pewnie wstępem do jakiejś refleksji. Być może zarażę Państwa moją refleksyjnością. Lata 70. jako młody student prawa pracowałem w turystyce. I ponieważ znałem
wycieczki ze Związku Radzieckiego. Były to, prawda, mówiąc, nie żadne wycieczki, tylko delegacje komsomolskie. Komsomolscy wyjeżdżali poznawać się z obywatelami narodu i potem uczyć się, prawda, i wyciągnąć swoje wnioski. Miałem do czynienia również z taką delegacją, wycieczką delegacją z Wilna. No, miałem ich paszporty, miałem ich dokumenty, wiedziałem, że Litwin, Litwina, nazwiska litewskie, imiona litewskie, chyba dwie osoby były z nazwiskami rosyjskimi. Ciekawa sytuacja. Wszyscy mówili do mnie wyłącznie po rosyjsku. Jeżeli się zwracali do mnie, mówili do mnie wyłącznie po rosyjsku. Jeżeli nie chcieli, bym był zrozumiany, żebym ja ich zrozumiał, mówili między sobą po litewsku. Natomiast, gdy myśleli, że mnie nie ma, albo że ich nie słyszę, kiedy żartowali, zalecali się do siebie, kleli, później się mówili ze sobą po polsku. I rodzi się na tle tej anegdoty stworzenie. Jaka jest rola tych języków obecnie w świadomości litewskiej? Nie mówię o kwestiach politycznych. Mówię o pewnej trójjęzyczności, która się na tym przykładzie ujawniła. No, możemy tutaj mówić nie o rozdwojeniu, może o rozstrojeniu jaźni. Czy to już jest przeszłość, czy też jeszcze to zjawisko istnieje? A jeżeli tak, no to jak je pan, no jako mistrz słowa, również w naszym języku, mistrz słowa w naszym języku, jak pan to widzi, jak pan to ocenia? No, teraz już raczej chyba jednak Polacy będą mówili po polsku, Litwini po litewsku, Rosjanie po rosyjsku. Teraz to znaczy rozstrojenie świadomości jest mniejsze niż wtedy. Z tym, że ja na przykład mówię także w trzech językach. Mówię, jak Państwo widzą, w może niezbyt dobrym zawsze języki, jeżeli mówię językiem polskim, mówię po rosyjsku, może nawet lepiej niż po polsku. No i oczywiście moim pierwszym i głównym językiem jest litewski. I takich ludzi jest więcej. No, na przykład tak znana osoba jak Witold Landsbergis mówi po polsku nie gorzej ode mnie. I po rosyjsku też zresztą. No, ale to są raczej te rzeczy już raczej wyjątki. To znaczy, no z tym, że Polacy w okolicach Soleczników, Polacy w rejonie Wileńskim, w okolicach Wilna, z reguły teraz już znają język litewski. Znają język litewski, bo na Litwie, żeby robić jakąś tam karierę, to trzeba jednak ten język znać. To jest język państwowy, to samo w Polsce. Litwin z Polska albo Sejm, jeżeli chce jakoś przebić się, to ma znać język polski, no i zna. I też w tym nie widzę nic zgrożonego. Dziękuję. Proszę Państwa, to rzeczywiście ja nie zauważyłem, bo nie miałem przed sobie programu, a w programie była przewidziana 15-minutowa przerwa. Przepraszam, bo to moja wina, że jej nie ogłosiłem. No bo ja nie wziąłem ze sobą programu, ale teraz pytanie, czy rzeczywiście zrobimy przerwę i po przerwie spotkamy się jeszcze raz, czy skończymy? To, jeżeli mnie to dotyczy, to tak. Ja już trochę czuję się zmęczony. Niech to... Bardzo serdecznie panu profesorowi dziękuję. Dziękuję państwu. Zapraszam też jutro o godzinie no, gdzieś tak 16:30, bo o 17:00 będzie uroczystość wręczenia nagrody. Odbędzie się ta uroczystość na dziedzińcu ossolińskim. Wprawdzie miałem jeszcze ochotę zadać panu profesorowi jeszcze jedno zadanie, ale to zrobimy w przerwie. Jeszcze się będzie można porozmawiać z panem profesorem podczas poczęstunku. Serdecznie jeszcze raz panu profesorowi.